Runda playoff halowej ligi piłki nożnej Stalex Liga. Tuż, już za tydzień rozpoczniemy walkę na śmierć i życie, możemy powiedzieć, walkę o ostateczne rozstrzygnięcia halowej ligi piłki nożnej w świecie Stalex Liga. Moim gościem jest Tomek Keller, 40 latach, spółka ZO. No i czas na losowanie. Dzisiaj poznamy pary barażowe. Dzisiaj dowiemy się, kto z kim zagra już za tydzień w niedzielę od godziny 16. No i kto odpadnie już z halowej ligi piłki nożnej, kto nie będzie się liczył w walce o medale. No tak, rzeczywiście, jest to przedostatnie losowanie. W tym sezonie tych losowań troszeczkę było. Po tym losowaniu czeka nas już tylko losowanie par półfinałowych, ale zanim to nastąpi, tak jak powiedziałeś, wylosujemy pary barażowe. Przypomnijmy może zasady. Drużyny z miejsc 5-6 pierwszej ligi trafiają na drużyny z drugich miejsc drugiej ligi, a więc Unisław Team i Skoda będą losowani do Unisław Friends i Ultimate Team Bydgoszcz. I właśnie te drużyny mamy tutaj w kulach, może od razu wylosujemy najpierw lepszą parę. Pierwsza drużyna Unisław Team. Właśnie nas tu podgląda pan trener Unisławia. No to szybciutko. Od razu się dowie, będziemy spokojnie jechać. Wylosujemy. Parę barażową dla Unisław Team. Ultimate Team Bydgoszcz. A więc nie będzie derbów Unisławia. Mecz Unisław Team kontra Ultimate. Pierwszy mecz barażowy. Drugi jest rzeczą jasną, ale pokażemy. Na pewno tutaj będzie zespół Skody. Skoda Autogrudziądz, który podejmie Unisław Friends. Unisław Friends, tak jest. A więc już wiemy. Dwie pary mamy rozlosowane. Dwie kolejne, ja wypiszę wyniki. Wrzucimy dwie kolejne pary. Najpierw szybciutko wylosujemy, później te pary omówimy. Unisław Team, Ultimate Team Bydgoszcz. Ja zapiszę i Skoda. I Skoda kontra Unisław Friends. Unisław Friends. A więc, tak jak powiedziałem, nie dojdzie do derbów Unisławia. Trudny rywal przed zespołem Unisław Team, Ultimate, bardzo dobry zespół, także również półfinalista Pucharu Ligi. Kolejne pary. Grudziądz Team i trafi na Ekopol albo na Wojownik Wapcz. Wojownik, a więc znamy już dwie kolejne pary, za chwilkę to będzie wszystko jasne. Wojownik kontra Grudziądz Team. Tak. No i tutaj mamy tu oczywiście Ekopol kontra Twoja Szkoła Grudziądz. Pierwsza drużyna WSD kontra Ekopol. Plus. Tak jest. Także wszystko już wiemy. Ekopol kontra Twoja Szkoła. Dzięki temu remisowi przed momentem drużyna Unisław Team uniknęła tej gorącej ziemi. W ćwierćfinale wiemy już, że na pewno nie spotka się w ćwierćfinale z Refmixem. No tak, rzeczywiście, ale chyba jeszcze bardziej Twojej szkole zależało, żeby na ten Refmix nie trafić. Pamiętamy poprzedni sezon, gdzie Twoja szkoła właśnie po bardzo ciężkim boju w ćwierćfinale odpadła z Refmixem. Ma pecha do naszego mistrza, który wielokrotnie eliminował tę drużynę właśnie w fazie play-off decydującej o przejściu do gali finałowej. No i w tym roku będzie tak samo. Twoja szkoła gra, wydaje się, coraz lepiej, coraz fajniejszą piłkę, ale znowu będzie musiała przejść prawdziwy test i wyeliminować dwukrotnego mistrza, aby zagrać w gali finałowej. Zadanie prawie Mission Impossible, ale to jest tylko futsal, więc wszystko w rękach i nogach zawodników Twojej szkoły. Dużo łatwiej są przeprawy, może mieć drużyna z Unisławia, ponieważ trafi na drużynę z Bydgoszczy. Ja bym tak do końca nie powiedział. No nie, Unisław okej, ale jeżeli awansuje oczywiście do ćwierćfinału. W kolejnej fazie, tak. W kolejnej fazie ćwierćfinałowej tam czeka drużyna bydgoska. No tak, czyli Unisław tak sobie utorował drogę, że będzie miał do gali finałowej dwie ekipy bydgoskie do wyeliminowania. Najpierw musi poradzić sobie z Ultimate Team Bydgoszcz, a następnie trafi na miejsce czwarte, a więc na Coco Studio, z którym przegrało w pierwszej lidze, więc też droga bardzo trudna i daleka, kręta, ale Unisław sam sobie niestety jakby na to zapracował, mając serię trzech porażek z rzędu, praktycznie wypadł z czwórki, gdzie byliśmy pewni, że w tej czwórce się znajdzie. No i teraz, tak jak powiedzieliśmy, bardzo daleka i trudna droga do gali finałowej. Spoglądając na te
Rzeczywiście, pojedynek wojownika mi się z Grudziądz Teamem i Unisław Team Ultimate Team Bydgoszcz, to będą te dwie hitowe. No na to wygląda rzeczywiście, takie pojedynki bardzo mocne, aczkolwiek Skoda z Unisław Friends to będzie rewanż za mecz w eliminacjach, te dwie drużyny się spotkały wtedy, też był bardzo zacięty mecz, znają się doskonale, a więc bardzo ciekawe pojedynki. Kogo możemy typować na gwiazdy? Na gwiazdę tych baraży. Rundy barażowej. Bardzo ciężko powiedzieć, to te mecze będą tak zacięte. W poprzednim sezonie tutaj nawet rozmawialiśmy z sędziami, którzy uznali, że mecze barażowe były dużo bardziej zacięte i trudniejsze do sędziowania nawet od ćwierćfinałów. No to już jest walka o wszystko, przegrywający odpada, to co lubimy najbardziej. Ja bym nie wytypował tutaj gwiazd, choć na pewno w świetnej formie jest Marcin Janus z Wojownika, który wystrzelił niczym z katapulty w ostatnich dwóch kolejkach, wszedł nam na fotel lidera klasyfikacji Złotego Buta, a więc jest już bardzo bliski tej wygranej. A tu też przypomnę, że w rundzie playoff współczynnik wzrasta do 1,7 punkta, a więc każdy gol będzie bardzo cenny. Podsłuchiwał nas przez chwilę Fabian Chodyna, on już za chwilę się dowie, z kim zagrają za tydzień. Przypomnijmy oczywiście o tym, że czeka nas jeszcze półfinał Pucharu Ligi. Tak, dokładnie. W przepraszam Tomku, przerwę, podsłuchuje nas Patryk Stankiewicz, a więc przypomnijmy emocje jeszcze raz, rosną. Z kim zagra WSZ-Szkoła z Ekopolem. Trafia na Ekopol, tak. Patryk Stankiewicz Patryk spokojniejszy już może. Patryk się ucieszył, może już powiedzieć tutaj swoim kolegom, z kim gramy, z kim gra drużyna WSZ Twojej Szkoły. No dobrze, wróćmy jeszcze do tego półfinału. Grudziądz Team, mimo niepowodzeń w lidze, no jest w najlepszej czwórce w tych półfinałach. Tak, Grudziądz Team gra z meczu na mecz coraz lepiej. Przeszedł do półfinału Pucharu Ligi, wygrywając po dogrywce, pamiętamy, z Unisław Team. Ten sam zespół z Unisławia wygrał ostatnie spotkanie ligowe z SPX-em, a to już o czymś świadczy. Także drużyna Maćka Gzeli nakręca się z meczu na mecz i w tym meczu półfinałowym wcale nie jest powiedziane, że musi przegrać, ma duże szanse awansu do finału. Tutaj od razu dodam, że półfinały będą rozgrywane na raty. I najprawdopodobniej czeka nas powrót do Unisławia, dlatego że z racji napiętych terminów nie tylko na hali widowiskowej sportowej w Świeciu, ale również drużyn, które u nas uczestniczą, najprawdopodobniej Unisław Team dogada się ze SPX-em i zagrają swój mecz półfinału Pucharu Ligi w przyszłym tygodniu w Unisławiu. Także czeka nas kolejny, czas na Bydgoszcz. Myślę, ostatni już wyjazd w tym sezonie. Zobaczymy, na pewno nie teraz, być może w kolejnym sezonie. No dobrze, wiemy już prawie wszystko, ta Starek Liga zbliża się powoli do końca, mamy koniec pierwszej ligi, eliminacje już hen daleko za nami i jak podsumujemy to? W jaki sposób byś to podsumował? No to długo by dyskutować, rzeczywiście najbardziej ekscytujący sezon, największa ilość drużyn, 35 zespołów, kilka niespodzianek in plus, kilka niespodzianek in minus. Jeżeli patrzymy na te pary, no to myślę, że raczej faworyci znaleźli się w tej pierwszej czwórce. Tutaj jedyna niespodzianka, no to gorsza forma Unisław Team po kontuzji Piotra Kaczkowskiego, który być może już wróci na te decydujące mecze. Dostaliśmy taką informację od trenera Jerzego Siemienieckiego, także Kaczek, czekamy na ciebie. I serdecznie oczywiście pozdrawiamy. Oczywiście to jest jeden z najlepszych zawodników ligi i jeżeli wróci, to drużyna z Unisławia będzie bardzo silna. Natomiast oprócz tego skład pierwszej czwórki właściwie tutaj nie ma większych zaskoczeń. Jedyną wątpliwością było, czy Koko, czy Unisław. Drużyny grudziądzkie no, znów w tym roku znalazły się w tej dolnej czwórce i będą musiały przebijać się przez baraże. Co do Wojownika, no tutaj jest wielka niewiadoma. Wojownik, to tego nie powiedzieliśmy, jeżeli przejdzie Grudziądz Team, to w ćwierćfinale trafi na zespół Eurodrobiu i to będzie szlagier ćwierćfinału, jeżeli z udziałem Wojownika. Te dwie drużyny spotkały się w meczu eliminacyjnym. Wiem, bo rozmawiałem z kierownictwem drużyny Eurodrobiu, które bardzo poważnie traktuje te rozgrywki i obawia się zespołu z Wojownika. Jest to bardzo silna drużyna i mogą nas czekać super emocje. Z Janusem w takiej formie, z kontuzjami w zespole toruńskim może być bardzo różnie. No cóż, trzeba czekać na ostateczne rozstrzygnięcia. Powiedzmy jeszcze kilka słów o brazylijskiej gali finałowej. Chcesz tutaj, żebym już wyciągnął pierwsze sekrety? Myślę, trzeba, bo myślę, że jakąś pierwszą niespodziankę
Dobra okazja, żebyś powiedział. Szykuję cztery, o których już wiem, jak zwykle kibicom bym... No to numer jeden. numer jeden dzisiaj. No tak jak powiedziałeś, bo rzeczywiście w tym roku chcemy zrobić coś w stylu brazylijskim, z racji tego, że będzie mundial w Brazylii. Chcemy, żeby też klimaty się pojawiły takie w świeciu. No i mogę zdradzić, że tym razem nie będzie czy liderek, ale będą tancerki samby. No tutaj kolega operator się przeraził, nie, spokojnie, te tancerki myślę, że będą równie atrakcyjne, jeśli nie bardziej niż ci liderki, także w klimacie tańców brazylijskich, latino, to jest pierwsza niespodzianka, o której mogę już tutaj powiedzieć. No dobrze, będziemy mieli tancerki samby z okazji mundialu w Brazylii na gali finałowej. Jedna z nich ma być kubanką prawdziwą, także będą klimaty rzeczywiście latynoskie. Powiedzmy jeszcze oczywiście o terminie gali. Termin gali jest już ustalony od jakiegoś czasu. Jest to niezmiennie 22 marca, sobota, troszkę późno w tym roku, ale ze względu na ilość meczów i na to, że tak naprawdę w trakcie postanowiliśmy tutaj z zarządem ligi po konsultacjach z kierownikami rozegrać jednak półfinały z rewanżem. Wcześniej była taka opcja, żeby odbyła się tylko jedna runda półfinałowa, jednak stwierdziliśmy, że będą to na tyle emocjonujące mecze, żeby grać mecz i rewanż. Kiedy przewidujemy finał Pucharu Ligi jeszcze może? Finał Pucharu Ligi na razie jeszcze tego do końca nie wiemy, zobaczymy jak przebiegną mecze półfinałowe, natomiast będzie takie okienko prawdopodobnie między półfinałami a galą i w tym okienku, czyli należy się spodziewać drugiego lub trzeciego weekendu marca, wtedy zakończymy Puchar Ligi. No to cóż, Unisław, Team kontra... Kontra Ultimate Team Bydgoszcz. Ultimate, Skoda, Unisław Friends. Wojownik, Grudziądz Team. Nie, Ekopol, WSD, twoja szkoła. Ja jeszcze na sam koniec tutaj, pozdrawiając kibiców, powiem o jednej ważnej rzeczy. Z racji różnych zachowań, jakie ostatnio miały miejsce, przykrych zachowań na meczach z Telex Ligi, wraz z zarządem jesteśmy zaniepokojeni taką sytuacją. Rozmawialiśmy tutaj, jak temu zapobiec i wprowadzimy zupełnie coś nowego. Tego jeszcze tutaj u nas nie było. Na mecze playoffów wszystkie, czyli od ćwierćfinałów, czyli na spotkania ćwierćfinałowe, półfinałowe i na galę finałową, wprowadzimy instytucję komisarza meczu. Komisarz meczu będzie to osoba bezstronna, będzie to autorytet futsalu, który zostanie tutaj przez nas sprowadzony specjalnie na tę okoliczność. Tutaj dzięki pomocy pana Jarka Gryckiewicza taka osoba się u nas pojawi. Będzie odpowiedzialna za obserwowanie wydarzeń na boisku, ocenę zarówno sędziów, jak i przede wszystkim zachowania zawodników, co będzie miało odzwierciedlenie w protokole. Po czym oczywiście nastąpią odpowiednie konsekwencje. Zdajemy sobie sprawę, że mecze playoffów mogą być bardzo zacięte, emocjonujące, ale też nerwowe. Wszelkie sytuacje, jakieś patologiczne zachowania, niegodne sportowców, to komisarz będzie wychwytywał i w protokole zapisywał z uwagami dla zarządu, żeby pewne kroki dyscyplinarne podejmować. Także jeszcze raz prosimy o dobre zachowanie na tych meczach i o przestrzeganie zasad fair play i dobrego zachowania, bo mimo tego, że są to mecze playoffów, będziemy bardzo skrupulatnie i tym razem już naprawdę bez jakichkolwiek skrupułów karać piłkarski bandytyzm. Więc nie pozostanie nam nic innego niż czekać na te wielkie emocje. Miejmy nadzieję, że będą to emocje czysto sportowe. Dużo bramek, dużo ciekawych meczów. Może i rzuty karne, bo takie mogą się oczywiście pojawić tutaj. Będą tylko jedne spotkania w ćwierćfinale i półfinale. Może być ciekawy do samej gali finałowej. Tutaj pozostało już naprawdę niewiele spotkań. Tomek Keller. Dziękuję jeszcze raz. Adam Nowakowski. Do zobaczenia. Do usłyszenia.